Siema, witam was w kolejnym odcinku z serii Laki Blokowej i ojejku, miał być f jeden. Powiedzmy, że nic nie widzieliście, chociaż już po tytule wiecie, co tutaj będzie. 40 typów Laki Bloków, dokładnie tak. Um, pamiętam, że chyba z dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu wrzucałem film Super Nowe tajemnicze Laki Bloki. I myślałem, że już naprawdę wszystko, wszystko co mogłem, to, to pobrałem. Każdy wiecie te Laki Bloki. Jakieś malusieńkie, takie, które prawie nikt ich nie pobierał. Ja pobierałem mówię zobaczę co to jest, ale się okazuje, że dostałem gigapaczkę od właśnie jednego, jednego z widzów. Co z tego, że połowa z tych lucky bloków była na wersji 1.70 i nie działała, ale te, które się udało zainstalować, są właśnie tutaj. Zobaczcie, ile tego jest. I dzisiaj sobie je właśnie otworzymy, ale zanim przejdziemy do filmu, pewnie, pewnie połowa z Was się zastanawia, kurde, też chciałbym mieć lucky bloki. Lothar, daj link do pobrania. Ok, robimy, robimy takiego deala, jeżeli pod tym. Filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę. Wrzucam wam link do pobrania, do pobrania tych wszystkich laki bloków. Bardziej to będzie sam folder addons, który wklejacie do głównego folderu Minecrafta i dzięki temu będziecie mogli sobie pograć po prostu na tych wszystkich laki blokach, na których ja gram. I powiem wam, że też zmieniłem parę rzeczy, bo um, te laki bloki nie bardzo były jakby przystosowane do takiej ilości i zmieniłem po prostu, um, jakby, że niektóre z bloków respią się bardzo rzadko, bo był jeden błąd, że respiła się taka jakby kopuła, ma malutka, Chaos Lucky Bloku, e, i przez to świat wariował. Był i jeszcze inny Lucky Blok, który po prostu miał zapętloną jakąś tam akcję, i przez to, e, przez to też był z nim problem. Też trzeba było usunąć jedną rzecz, ale w skrócie, um, w skrócie wszystko działa, wszystko jest ok. Także 10 tysięcy i macie te Lucky Bloki u siebie. I na wersji oczywiście 1,8,9 jesteśmy. To są te Lucky Bloki, plus i jeszcze są inne, już wam pokazuję, bo nie zmieściłem mi się. Um, Lucky Blok i to są doktor Who oraz Good Lucky Block jest jeszcze party. Niestety on ma jakiś tam problem Lucky Block party. Dobra, i co, co dzisiaj robimy? Dzisiaj otwieramy sobie te wszystkie Lucky Bloki, bo e, oczywiście taki test, test podsumowujący wszystkie jakie uda mi się zebrać będzie bardziej szczegółowy, ale muszę pomyśleć nad formą tego filmu, e, żeby, e, żeby to też nie trwało godzinę, jakoś to ładnie pociąć i tak dalej i tak dalej, dlatego dzisiaj się tym nie zajmiemy. Po prostu zawalczymy sobie z jakimś bossem Mając wszystkie te przedmioty, obstawiam, że to się nie uda, ale. Spróbujemy. W ogóle, zobaczcie jaki ten Lucky Block jest gigantyczny. To jest chyba tak. To jest Lucky Lucky Block. Niestety nie ma tekstury, nie mam pojęcia dlaczego, ale zobaczymy co z niego wyleci. Dys, drop, blah, byblola, blah. Okay, kosipa, to Lucky Block. Okej, czyli to jest... To jest drop, który powinniśmy wklejać do innych Lucky Blocków. Spoko, nie, nie, niech i tak będzie. Asnesus. Asnesusa chyba pokazywałem już w jakimś poprzednim filmie, filmie także zobaczymy co tutaj wyleci. Dwie sztabki złota, no to, to, to nie jest zbyt dobre lucky block. Znaczy, unlucky potion. Ok, unlucky potion rzucimy na naszego bossa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hypnosis, lucky block. Oh, shit. Blocking leggings. Ej, zorombisy to jest. To naprawdę fajnie wygląda. Szkoda, że tylko że ten strój nie ma żadnych enchantów, ale przecież nie musimy te czegoś takiego mieć. Water, lucky block. Ok, ko koniki. Ty. Dlaczego mi... Aha, on mnie nie zrzuca. Myślałem, że mnie od razu, od razu zrzuci taki. Chyba, że zaraz mu się coś przestawi w główce i mnie zrzuci ten, ten osiołek. Ale dobra, kit z nim. Naruto Laki Blok. Nie wiem skąd one się tu wzięły, nie jestem fanem Naruto, ale niech będą, tak? Nie, niech będą. Zobaczymy, co ciekawego z nich wypadnie. Naruto Laki Bloki. Mm, już mi się nie podobacie. Naruto. Weźmiemy sobie, powiedzmy, ze trzy, bo... Przy tak dużej liczbie Lucky bloków czasami jest tak, że na przykład jakieś dropy są a są popsute albo ID przedmiotów się nie zgadza. Dlatego trzeba brać to zawsze pod uwagę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Kolejny Lucky Block, z którego nic nie ma i mamy łuk. Czy on się nazywa... A, to jest zwykły Lucky Bow. Także Naruto Lucky Bloki dla razie mnie niczym nie zachwyciły. Lucky Block Dream. To są... To jest chyba... Lucky blok którego w ogóle za dużo razy powtarzam słowo Lucky blok Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale szczęśliwe um, szczęśliwe bloki mam mówić na to. To jest, um, to jest modyfikacja, to jest addon, który w grę zaraz przed, e, przed jakby um, przed, 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 przed nagraniem tego filmu, bo wcześniej też próbowałem nagrać, to były pewne problemy, dlatego nagrywam to drugi raz. Ale kij cym. Tego ziomeczka już powinniście kojarzyć, bo już otwieraliśmy go. Pufferfish Lucky Block. Naprawdę ma fajną, fajną teksturkę, taką uśmiechniętą i no tu mamy, powiem wam, że na razie te przedmioty są dość słabe. Znaczy słabe, bo chciałbym zawalczyć z jakimkolwiek bossem. Zobaczymy. Tutaj mamy Valentine, Lucky Block Valentine. Zobaczymy. Uuu, jaka fajna różowa zbroja. Love Chestplate, oczywiście sobie, sobie gościa zmieniamy. TNT. Oczywo, oczywiście typowe, typowe Lucky Bloki TNT musiały mi dać, musiały mi dać ulepszonego Creepera, bo to by było nieważne. Lucky Block Sky Island. Ok, dostałem, dostałem narzędzia. Czekajcie. 5 ataku, 6 ataku. To będzie spoko, bo przynajmniej mam jakiś mieczyk, gdybym nic innego nie dostał, to będę tego używał. Laki blok. Pupi. Pupi, chyba dwa o to się czytało U z angielskiego, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie poprawcie. Pupi. Laki Blok, puP. Aha, pup. Dobra, że kupa. Um, rozumiem. Na, na o, i są do, naprawdę gówniane te laki bloki, z tego co widać, ale powiem Wam, że jako możemy sobie kiedyś zrobić taki, taki tor, że będą same złe laki bloki, czyli Creeper, nie? Chociaż w Creeperach są nawet spoko przedmioty, TNT, właśnie te, te, te kupowe takie, i jakieś jeszcze byśmy wybrali, to by był naprawdę tor nie do nie do przejścia. U Lollipop. Okej, okay. lollipop, tylko że ja nie mam strzał żadnych, wiecie, co? Wezmę sobie to tam strzał, mam nadzieję, że nie weźmiecie tego jako oszustwo, tylko ja jako po prostu że chcę sprawdzić jak ten łuk, jak ten łuk działa. Ok, on ma unbreaking power 3, punch, flame infinity. A czyli po prostu strzały mi się nie będą kończyły. Dobra, niech będzie. Lucky Bow on mm, Unbreaking, ten jest lepszy. Bow jest o wiele, o wiele lepszy. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Blue, um, Blue, Omega i Spotted. Powiem wam, że Blue, nie wiem, czy to widzicie, czekajcie, on fajnie tak błyszczy, to jest naprawdę zarobista sprawa i go tak wyróżnia. Jeżeli patrzymy sobie na te bloki, wszystkie tak, to od razu widać, ej z tym Loki blokiem coś jest, coś jest nie tak. To jest Omega. Z Omega niestety nic mi nie padło. Jeżeli nic nie wypadnie mi z Loki bloku, to po prostu go. Um, to po prostu bierzemy parę i do, otwieramy je, dopóki coś fajnego nie wypadnie, albo w ogóle coś. Wow, uncompressed diamond. No dobra, mamy <grywania> nieskompresowa nieskompresowany diament. O! E. Okej. Okay. A, dobra, czyli jednak mnie nie atakujesz. Halo, wilczku. Mój mały, mój mały wilczku, zobaczcie ile serduszek. Te dziwnie był ten szkielet, bo nie chciał w ogóle mnie zaatakować. Zobaczymy jeszcze, co mi tutaj wypadnie. Ghost Rider! Oh, shit! Oh, shit, oh, shit. Oh, shit. Ja nie mam, nie mam spawn pointa, nie mam game rule. Oj, 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 muszę to ogarnąć szybko. Spawn point, a game rule keep inventory true. Okej. Okay. i muszę mieć jakieś też jedzenie. I co dam sobie, jakieś jedzenie? Bo bez tego daleko, daleko nie zajdziemy. I sobie mogę wyrzucić te rzeczy, które nie będą mi a na, razie, na razie potrzebne. Pyk, pyk, pyk. Time set 1 i ruszamy. E, ruszamy. Spotted. Czym się mogą charakteryzować traktory bloki spotted? Nie mam pojęcia. Otwieram je. No dobra, to, to jest ciekawe, no ciekawe. Nie powiem, że nie, bo tego kompletnie się nie spodziewałem. Ale przynajmniej mam wszystkie przedmioty, także nie będę, nie będę narzekał. Gaming with Gen Lucky Block. To są, z tego co wiem, Lucky Bloki zrobione właśnie dla tego kanału Gaming with Gen. Zobaczymy, co tutaj, czym one będą się charakteryzowały. Okej, okay, mają Creepera, którego już raz spotkaliśmy, także kolego, kolego, ty nie wiesz, że ja mam. Wow, ej, ten łuk jest jakiś kozacki. Ten łuk jest naprawdę zarombisty. Hellfire Lucky Block. Uuu, tutaj też będzie pewnie ostro. Um. Dobra. Przeżyłem. Przeżyłem, ale Hellfire też są też są złymi Lucky Blockami. Nawet sama nazwa już mówi. Zobacz, co my tu... Red Killer Swords. Might knockback, fire aspect un unbreaking. Okej, okay, zobaczymy. No, no, niby taki killer tutaj, a nawet owieczki nie może nas strzała ściągnąć, także nie wiem, czy, czy to będzie dobry, dobry przedmiot. Zobaczymy, co my mamy tutaj jeszcze przygotowane. Um, Lucky Block Knight już graliśmy na nich. Pink tak samo, Rainbow tak samo, Creeper, ale mamy netherowe Lucky Bloki, za chwilę sobie je otworzymy, spoko. O, destroyer. Uh, hu, hu ej, zarombiste te przedmioty. Naprawdę zarombiste Rainbow Lucky Block. A, troszeczkę świnek. Spoko, gdybym, gdybym potrzebował świnek, na pewno tutaj przyjdę. Creeper, lucky bloki, typowe po prostu. Typowe, e, creeperowe lucky bloki, czyli gówniane, najgorsze dropy. Chociaż powiem wam, że lubię na taki grać, bo zawsze przy zwykłych lucky blokach masz małą, e, małą szansę na to, że dostaniesz jakiś zły drop. A tutaj ta szansa na to, że dostaniesz jakieś gówno jest, e, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Dobra, lecimy dalej. Nederowe, lucky villager a czy to nie są czasami ze zwykłych najzwyklejszych lucky bloków okej, okay, widzę, że niektóre dropy są kopiowane właśnie z tych, taki lucky villager, okej, okay, to już otwieraliśmy astralne tak samo market? what? aha, i możemy sobie kupić jakieś fajniutkie fajniutkie przedmioty, przepraszam Panu. za chwilę zobaczymy co wy macie tutaj, lumberjack lumberjack treasure, uuu uh, dobra, jakiś szef dungeon awesome Ok. i temple wiecie co, sprawdzimy sobie dam sobie trochę żelaza dam, dam sobie i sprawdzimy w ogóle co to jest co to są za jakieś kurde dziwne, mm, dziwne nagrody, bo nie ukrywam, że mnie to bardzo bardzo ciekawe, weźmiemy sobie tą nagrodę, Awesome Guy, też sprawdzimy co, o, ty masz za diamenty już to, no, kozak, kozak, nie powiem, że nie, um, game mode 1, diamond, dobra, on chyba, powiedzmy, że 100 diamentów potrzebujesz, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie, masz, masz, aha, czyli... Ja od razu dostaję te przedmioty. Dobra, ja myślałem, że sobie będę mógł e, otworzyć to. Jakieś, wiecie, takie skrzynki dodatkowe, ale jednak nie, czyli gówno, nie potrzebujemy takiej rzeczy. Idźcie sobie z tym. Dobra, o są Lucky Block. Z tego co wiem, e, czy to są te? Nie, to nie, to nie są to. Jest, jest fajny Lucky Block, ale powiem wam o nim troszeczkę. Później. Okej, okay, zwykłe TNT, ale nic się nie stało. Co my mamy tutaj jeszcze? Niedźwiedzie, mm, świąteczne oraz kamel. Kamelowe, czyli to będzie wielbłąd? Kamel to czasami jest wielbłąd, wydaje mi się, że tak. Dobra, świątecznie otwieraliśmy. Tutaj mamy gąbkę. Okej, okay, gąbka z nich będzie. Niedźwiedzie. O, z niedźwiedzi dostaliśmy kwiatki. Powiem Wam, że na, na razie słabo, w tym sensie, że nie mam żadnych dobrych przedmiotów do walki. Dark Side, Diamond, Emerald. Zostało mi jeszcze w sumie chyba z sześciu różnych typów Lucky Blocków. Na razie miecze. U. Bayonet Slaughter. O kurde, ale dostałem mieczek, tylko szkoda, że już mam lepsze, Mam lepszy do walki z włosem. Diamond. Eee, aha, czyli jakaś super. Eee, to jest krowa. To jest krowa, naprawdę. To jest krowa. Według tych laki bloków to jest krowa. Emeraldowe. o oh, shit, Enderman. Czy ty jesteś jakimś dobrym Endermanem? Nie, chyba niestety nie był. Weźmy, przeteleportujmy się tam. Pek, ale idealne lądowanie. Zostały nam slaj. Dostaliśmy pewnie Unlucky Potion, tak Unlucky Potion, już chyba jeden taki miałem i Spiral Lucky Blocky, Uu, możemy sobie zespawnić um, oswojone wilki, to na pewno się przyda do walki z bossem. Dobra, zostały nam jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, trzy Lucky Bloki do otwarcia i pamiętajcie, pamiętajcie o naszej umowie, um, mam nadzieję, że będą chętni na takie coś żeby sobie też pograć. Powiem wam, że wszystkie te chyba laki bloki respią się normalnie, e, normalnie na świecie party. Także nie powinno być problemu, nawet nie będziecie musieli tworzyć. Tyk sobie we dobra, wezmę sobie sześć, bo one takie nawet ich wyszukiwarka mm, nie znajduje, także mówię: "Hej, to wezmę ciebie". O, to są naprawdę zarąbiste laki bloki. Wiecie dlaczego? Bo z nich wypadają tylko i wyłącznie surowce. Nic więcej. Możemy dostać dużo surowcy, dużo diamentów, ironu, lapisu, węgla i tak dalej i tak dalej. I doktor Hulaki i Wow, to jest fajne. Zobaczymy co z tego będzie. Znika nam. O, też dostaliśmy całkiem, całkiem przyjemne przedmioty, tylko ich nie zbieramy. Dobra, zostały nam sześć tych. Aha, nic nie ma. Nic nie ma. Ok, teraz coś dostałem. Health Boost. Dobra, to jest jedna, jedyna rzecz, którą na razie z nich dostałem. Splash me. Okej, okay, no zobaczymy. Zobaczymy, co, co tu będzie zawierało. Jump boost! Oh shit. Mam nadzieję, że ja przeżyję, tak? Ja, ja, ja przeżyję to. Okej, okay, bo wpadłem do wody, także dziwne jest to, że bym tego nie przeżył, gdybym nie wpadł do wody. Dobra, bierzemy teraz sobie jakiegoś jakiegoś bosika I jak, jak znaleźć bossa? Trzeba mieć modyfikację loot++. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że oprócz, może to w opisie po prostu bym napisał, że oprócz właśnie samych tych lucky bloków potrzebujecie jeszcze dwóch modów, czyli loot++ i potion core, także to wszystko... Um, może bym też Wam rzucił jako folder moc, także warto, warto, warto. Tylko będziecie musieli po prostu Forge'a sobie wgrać. Ok, game mode 1. Bierzemy a, spawn i znajdziemy sobie jakiegoś bossa, z którym sobie zawalczymy. Oczywiście zapomniałem wgrać moda na, mm, na liczbę HP, ale to nie powinno, być, nie powinno być problemów z tym. O, widzicie? I tu niektóre mają potwory zaznaczone. It's a boss. Uh, spawn Hunted Sword of the Heavens. O oh, kurde, Astral Hero. Dobra, jak wygląda Astral Hero? Też chcę zobaczyć. O! Okej, okay, to jest Astral Hero. D dobra, naprawdę fajnie, kolego, wyglądasz. A ja bym wolał jakiegoś takiego lekkiego bossa, bo szansa, że go pokonam z tymi przedmiotami, jest naprawdę, e, naprawdę, naprawdę znikoma. Astral Dark Mage. Hmm. Headless Spiral Horseman. Evil O kurde, będę walczył z samym sobą. Dobra, to będzie najlepsza walka. Boom! Najlepszy... <noise> najlepsza walka będzie uh, właśnie teraz. No i co, kurde, kozaku? I co? Wow, on ma... Dobra, on ma tego, te, te fajne kolce takie. Dobra, wiecie co? Spróbujemy podejść sobie do gościa. Znaczy, do flotara. I spróbujemy go... W ogóle, co, co, jest, co jest z nim nie tak? Shit, ja nie mam... Albo mam. Mam potkę. Ale użyję za chwilę w tego. Dlaczego on ucieka? I co teraz? Dobra, chyba dostał. Tak, dostał, dostał te wszystkie rzeczy. Także co naprawdę on był, on był tak słaby. Nie, 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 nie. Dobra, jednak jednak się okazuje, że będziemy potrzebowali troszeczkę silniejszego bossa. Nie wiedziałem, że to będzie aż. Takie, mm, takie proste. Także żebyśmy sobie jeszcze spawn. Czyli, czyli wygląda na to, że jestem słaby. Po prostu. Jestem słaby. Dobra. Weźmy sobie gościa Overlord Z. Ooh, shit. Też fajnie wygląda. Dobra. To będzie ostatni bosik, z którym będziemy walczyli. Najpierw wezmę go z tego uku. O, co? Akurat podskoczył. Wow. On spał nie jakieś małe ząbiaczki. Aha. Za każdym chyba z, razem, gdy... E, fuck. Ja go walnę, to on po prostu... On po prostu spełni tego swojego, swojego swojego, potomka. Dobra, musimy sobie wyjść stąd. Mogę wyjść? Mam jakiś superskok? Nie mam oczywiście superskoku. Co jest? E ty, wiecie co? Ja mam tak dobre przedmioty teraz, że chyba on mi nic nie zrobi. Zobaczymy. Jeden strzał. Wyjazd. Overlord Z, jesteś mój! Jeszcze gdybym miał jakieś koksy, jabłuszka to naprawdę nie byłoby. Nie byłoby żadnego problemu. Protection. Uh, to jest chyba lepsza, tak, to jest lepsza zbroja. Dobra, choć kurde. Jest, zabiłem bossa. Proszę bardzo, Z Spring Loaded Mech Leggings. Czyli jak widzicie, tym razem mi się udało pokonać te bossy. Dzięki w sumie temu, że dostałem ten miecz, bo obstawiam, że tylko ten mie miecz mnie uratował, bo miał naprawdę zarombiste zarąbiste rzeczy w sobie. Pamiętajcie o naszym naszym układzie. Ten odcinek nie ukrywam, że ten odcinek miał wam tylko jakby pokazać, że hej, słuchajcie, zgromadziłem taką kolekcję kolekcję Laki Bloków i będziemy ją wykorzystywali w przyszłych odcinkach i to miało bardziej wam pokazać, że, że coś takiego istnieje w ogóle i, i zachęcić was do naszego, naszej współpracy, naszego, wiecie, naszego dealka takiego. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!